A libertarianie teraz. Panie pośle, tak jak pan powiedział przed chwilą, inwestuje pan w swoje browary. Co pan zarobi, to pan inwestuje, udoskonalają nowocześnia. I chciałbym tu jednocześnie w związku z tym nawiązać do tego jednoprocentowego podatku. Jak pan zaznaczył, wzrost będzie niemal dwukrotny w stosunku do podatku CIT. Czy w związku z tym, z punktu widzenia chociażby takiego moralnego, czy jest yy, uzasadnione karanie przedsiębiorców, przemysłowców yy, wyższym, poniekąd to będzie wyższy podatek, łatwiej ściągalny, tak, tego typu podatkiem, jeżeli mają po, większe przychody? Znaczy no, lepiej prosperują, z tego punktu widzenia chociażby. Jak pan uważa? Gdzieś się zgubiłem, nie wiem. <laughs> Jeszcze raz. O nie, to strasznie nie? długie pytanie było. To może Proszę po programie. Pana, po, po pierwsze, jednoprocentowy podatek to jest, ja nie wyobrażam sobie firmy, która ma rentowność niższą od 1%. To jakby niewyobrażalne dla mnie to jest po prostu. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy nie, nie mamy amortyzacji, a wie pan, co to jest amortyzacja, to jest tak, że pan w zasadzie płaci podatek za to, co pan kupił i czego pan używa. No to, to taka bzdura jakaś. Ja rozumiem, bo fiskus chce więcej i za wszelką cenę pieniędzy. Myślę tak, jednoprocentowy podatek, tak jak powiedziałem na samym początku, ci, co płacą CIT dzisiaj, będą dwa razy mniej płacili, tak wynika z moich wyliczeń. Ci, co nie płacą w ogóle, zaczną płacić, ale to jest tak minimalne obciążenie, że nie powinni tego w swoim biznesplanie w ogóle odczuwać. I e, skoro bierze się kredyty na 5-6%, to co to jest 1% w ogóle? E, wykluczając CIT, bo jeżeli CIT zostanie i wprowadzi się obrotowy, to jest bez sensu.